I gramy na maksa, nadszedł czas na recenzję. Ty grałeś, Hubercie, w bardzo ciekawy tytuł o krwawiącej matce Rosji. O co chodzi? Mother Russia Blitz to jest tytuł, który zadebiutował 5 września tego roku. Twórcą jest studio Le Cartel, zaś wydawcą jest Devolver Digital, znany chociażby z Hotline Miami. Tak jest. Gra kosztuje niecałe 15 euro na Steamie chociażby. Jest dostępna na Windowsa, na OS, na Linuxa i w tym roku później jeszcze zadebiutuje na PlayStation 4. Stworzona została w oparciu o silnik Unity. No i cóż, jest od 18 roku życia i to jest bardzo akurat sensownie wytłumaczone w tym czyli tytule. Czyli flaki, krew, zło? Flaki chyba nie, natomiast bardzo dużo przemocy, ale takiej dobrej przemocy, w sensie no nieprzesadzonej, nie jakiejś tam bardzo wygórowanej. Oczywiście w jakiś sposób przesadzona jest to przemoc, ponieważ gra jest usadowiona w... umiejscowiona w latach 80. w alternatywnym ZSRR. O. Tak, Mother Russia Blitz, no sam tytuł, prawda, mówi nam, co no będziemy tak robić. Jest to taki beat'em up, trochę taki brawler, który jest inspirowany przez takie tytuły jak Street of Rage albo... Final Fight? Final Fight nie, ale twórcy podają Double Dragon i Renegade jako inne inspiracje. Czyli oraz idziemy... Hotline Miami też. Super, idziemy, kopiemy, bijemy, wciskamy przyciski, by robić jakieś kombosy. Cztery przyciski dosłownie, mamy uderzenie pięścią, mamy kopniaki, mamy rzut. No i możemy jeszcze tam robić jakieś takie specjalne dasze, czyli szybciej biegać i to wszystko łączy się w kombosy, za co dostajemy oczywiście punkty. Jest system walki jest bardzo sensownie rozwiązany, ponieważ poprzez to, że w jakiś sposób wykonujemy różne te ruchy, gra nas konkretnymi statusami wynagradza, na przykład, że jesteśmy kreatywni i tak dalej. Cztery postacie do wyboru o takich pięknych pseudonimach jak Iwan, Siergiej, Natasza i Borys, czyli takie typowe rosyjskie imiona. Mhm. Są to bohaterowie z przeszłością na pewno. No tak. Natomiast historia, nie chcę mówić zbyt wiele, bo to jest tytuł, w którym tej historii zbyt wiele nie ma. No chodzi o bicie się, więc... No nie do końca, bo historia jest pokazana w bardzo sensowny sposób. Mhm. Bicie owszem, tak, ale mamy tam rosyjską mafię. Żartujesz. Mamy oczywiście, a tutaj w ogóle bardzo dużo inspiracji Maxem Payne'em widzę. Aż tak? Aż tak. Jest bardzo dużo sytuacji w stylu pojawi się nowy narkotyk na rynku o nazwie Nekro i my jesteśmy uzależnieni od tego... Od Nekro. Od Nekro, od szprycy takiej. Mamy również halucynacje i to bardzo, bardzo sugestywne halucynacje, które nam pokazują, jak mateczka Rosyja krwawi. Oraz bossów, którzy... No na każdego bossa oczywiście jest patent. To boss nie jest... fight! Opowiedz o tym. Tak, każdy boss jest w ogóle oczywiście inny, każdy jest pomysłowy, za to w ogóle ogromny plus dla Mother Russia Blitz, ponieważ twórcy wykazali się kreatywnością w sensownym stopniu. Myślę, że w ogóle to jest ziszczenie ich takich bardzo chorych snów i tego, co chcieli w tej grze umieścić, po prostu jest mnóstwo, jest z tego cała masa. Każdy boss jest inny, oczywiście pojawia się pod koniec etapu. Zresztą możemy w tytuł grać w 4 osoby, ale tutaj no takie rozczarowanie, bo to nie jest kooperatywne przez sieć, więc możemy tylko i wyłącznie grać jak chociażby w Heroesy trójce. No jak w znaczy nie, no w Heroesach to była turówka w tym samym czasie. Hot Seats, no ale tak, na jednej klawiaturze. No nie próbowałem tego na laptopie, bo to jest pomniejszona klawiatura, więc jasne, nie widziałem po prostu rozwiązania. Ale to jest po prostu tak jak w starych, dobrych beat'em'upach, wszyscy na jednej konsoli. Przychodzi na myśl po prostu monitor CRT i tutaj też wielki plus, bo możemy sobie odpalić tryb monitora CRT. Naprawdę? Więc mamy poziome paski na ekranie i jest to świetne. 8 lokacji, które znamy już na samym początku, wiemy, gdzie będziemy się udawać. To są takie klimatyczne lokacje, jak chociażby właśnie w Maxie Payne, czyli kanały, laboratorium, więzienie, nocny klub taki, gdzie biznesmeni za bardzo duże pieniądze wszystkie swoje marzenia są w stanie zrealizować. Mhm. I tutaj też ta kreatywność jest bardzo widoczna, gra jest sushi z kobiet. Sugestywna. Tak. I to naprawdę taki sensowny sposób. Przekleństwa się pojawiają, ale nie jest to tak bardzo naszprycowane, naszpikowane tymi bluzgami, więc... Muzyka. Tak. To mnie interesuje. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o udźwiękowienie i o muzykę? Tutaj... Bo tego typu gry... To jest ich sedno bardzo często. To jest w dużej mierze duży hołd, myślę, jednak dla Hotline Miami, bo jest to elektronika i to taka sensowna elektronika. I no nie jest to na pewno rewelacja, ale ścieżka dźwiękowa jest bardzo dobra. Mhm. Tylko też no minus jest taki, że zdarza się, że ta ścieżka dźwiękowa nam się po prostu wywali i będziemy słyszeć tylko i wyłącznie dźwięki, jak uderzamy przeciwników. Natomiast... SFX-y. Tak, natomiast nie słyszymy muzyki, co jest jednak, no, przykre. Poza tym, oprócz tego, że jesteśmy uzależnieni od tego nekro, którym się leczymy, po prostu gdy przeciwnik upada i dygocze na ziemię, możemy pobierać z niego strzykawką zielony specyfik, który sobie przekazujemy. Jak w Bioshocku. Coś takiego, dokładnie. Więc te inspiracje i te smaczki, jest naprawdę ich wiele i widzimy je w każdym momencie. I to jest tylko na pecety?
Na ten moment tak, no ale na PS4 będzie zmierzało. A no i super. Na pecety, ale w każdym możliwym wydaniu na pecety. Poza tym tryb Berserk, czyli bierzemy tą szprycę i wciskamy sobie naraz, wszystko przyspiesza i możemy jeszcze wykonywać takie bardzo, bardzo sugestywne fatality. I robimy okrzyk Hajdusz Obośla i atakujemy. Nie, bo w ogóle głosów nie ma postaci, okay. Są tylko napisy. W ale my możemy krzyknąć. Jest język polski, ale to też pominę milczeniem, bo język polski bez polskiej czcionki i z takim tłumaczeniem pisanym trochę chyba właśnie przez Rosjanina z Google Translate, no to jak za starych czasów by się kupowało na targu na wileńskiej NHL. NHL. Dokładnie, to jest dokładnie coś tego typu. Nieźle. Ciekawe zakończenie. Gra swoją drogą nie jest długa. 4,5 godziny do 5 godzin wystarczy nam w zupełności, żeby ten tytuł skończyć. No ale też nie kosztuje zbyt wiele, więc nie przesadzajmy. No niestety bywa nierówna. Walki z bossami są momentami bardzo przegięte nawet na normalnym poziomie trudności, bo no, poziom trudności bywa hardkorowy. Natomiast pierwszy boss jest po prostu strasznie trudny, aż myślałem, żeby nie obniżyć poziomu trudności. Każdy kolejny jest łatwiejszy, co jest dziwne, przynajmniej w moim odczuciu. Poza tym, mimo że jest nas 4 osoby, to możemy sobie przyzwać boty, które będą z nami grały, ale te boty są głupiutkie. W związku z tym, że na przykład chcemy skupić się na bossie, który jest po drugim końcu mapy, a musimy biegać i ratować naszych, bo oni po prostu są no jak takie dzieci we mgle i nie mogą się ogarnąć. Dziecko we mgle mówi mi, nie każ mi stąd iść. Tak jest. Tak jest. 7 na 10 to jest moja ocena. Krótko. Nieźle. Powiem tak, to jest tytuł, który można brać w ciemno, jeśli tylko obejrzymy na jakimś zwiastunie i nas to przekonuje. Bierzemy w ciemno, naprawdę. Albo na naszej recenzji na YouTubie. Oczywiście. Jeśli po prostu te problemy, które się tutaj pojawiają, zostaną naprawione, to będzie rewelacyjnie i to będzie jeszcze bardziej grywalny tytuł. Natomiast zachęcam przede wszystkim do kupna Mother Russia Blitz wtedy, kiedy jeszcze trochę stanieje, kiedy pojawi się w jakiejś promocji na Steamie. Natomiast jest sugestywnie, jest klimat, jest przemoc, jest dużo satysfakcji. I jest 7 na 10 odgramy na maksa. Dokładnie tak.